Jeśli prawdziwe okażą się pogłoski o planowanym zniknięciu Seata i zastąpieniu go na rynku przez Cuprę, to po ostatnim tygodniu mam jedną prośbę. Zastąpcie sobie ten znaczek logo Cupry, ale Arona, która nie jest póki co dostępna w jej ofercie, musi zostać. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Tydzień temu pojawił się test Skody Kamiq. Ja nie będę robił dzisiaj takiego testu porównawczego, ale na pewno pojawią się jakieś odniesienia, bo być może ktoś z Was zastanawia się, Arona czy Kamiq, ale przede wszystkim skupimy się na tym konkretnym egzemplarzu, bo nie ukrywam, że to jest samochód, który mnie bardzo, ale to bardzo zaskoczył. I za chwilę do niego przechodzimy, jeszcze tylko słowo na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim Car Vertical, czyli serwis, w którym sprawdzisz historię pojazdu, którym jesteś zainteresowany. Jak to działa? Sprawdźmy sobie na konkretnym przykładzie. I taka oto Mazda 3, która w ogłoszeniu może wydawać się idealna do zakupu. Co robimy? Wpisujemy VIN, pobieramy raport i sprawdzamy. Całe szczęście ten samochód nie był kradziony, a także nikt nie majstrował przy jego przebiegu. Także super. No ale rzut oka na oś czasu i widzimy, że w Stanach Zjednoczonych już w 2018 roku zdarzyło się jakieś uszkodzenie. Samochód do Polski trafił w 2019 roku i tutaj też była już jakaś stłuczka. No ale nic, patrzymy na zdjęcia. No i zobaczcie, ta piękna Mazda w Stanach w 2018 roku wyglądała tak. Praktycznie nie ma pół przodu, poduszki wystrzelone z przodu, z tyłu. I teraz pytanie, nadal zainteresowani? Dlatego pamiętajcie, aby nigdy nie wierzyć ślepo sprzedawcy. Ściągnijcie raport i dajcie sobie i jemu szansę na weryfikację jego słów. Tym bardziej, że klikając w link, który macie w opisie do tego filmu, zrobicie to 10% taniej. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do testu. Dobra, to lecimy z tematem. I żebyście w ogóle wiedzieli, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu benzynowe, czterocylindrowe 1.5 TSI o mocy 150 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy tej jednostki to 250 Nm. Samochód w tej specyfikacji rozpędzi się do całkiem pokaźnych 210 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 8,4 sekundy. Mimo, że pierwsze odniesienie do Skody w taki sposób, że jeśli ja miałbym powiedzieć, ktoś by zapytał mnie jedną taką cechę najbardziej charakterystyczną odnośnie tej marki, to ja na pewno jako tę pierwszą wymieniłbym rozmiar, a w zasadzie to, że te samochody są zawsze większe od swoich rywali. I dotyczy to nawet tych rywali, którzy są, że tak powiem, dziełem jednego koncernu. Mówię jako całości. Ale nawet mimo tego, że Kamiq wydaje mi się przestronniejszy od Arony, zajrzyjmy do bagażnika. A ten dysponuje pojemnością 400 litrów, czyli dokładnie tyle samo, ile mamy w Kamiqu. I również muszę przyznać, że może to nie jest jakaś wartość wyjątkowo duża i nie zapakujemy się tutaj w 6 osób, na dwutygodniowe wakacje, ale cały czas musimy pamiętać, o jakim samochodzie mówimy, z jakiej klasy, o jakim rozmiarze i te 400 litrów to jest naprawdę godna wartość, szczególnie, że mamy tutaj podwójną podłogę. Ja to bardzo lubię, bo po prostu możemy sobie stworzyć taką przestrzeń, jaka nam pasuje, czy po prostu łatwiej przewozić różne przedmioty, albo zwyczajnie przyjemniej korzystać z bagażnika, więc ten bagażnik, jak na tę klasę, moim zdaniem jest całkiem ok. No ale wskakujemy na kanapę. I przypominam, że mam 182 cm wzrostu i ja się tutaj zmieszczę, ale mam takie wrażenie, że tego miejsca mam jednak troszkę mniej niż to było w Kamiqu. Przy czym miejsca przed kolanami troszkę jest, stopy schowam pod fotel kierowcy, a to jest przecież najważniejsze. O miejsce nad głową w tego typu samochodzie raczej nie musimy się martwić i dokładnie tak też jest tutaj. No ale żeby nie było, znowu wrzuciliśmy do tyłu Grześka. Przypominam, on siedzi sam za sobą i ma 192 cm wzrostu, a przynajmniej tak twierdzi. I jemu zmieścić się tutaj oczywiście łatwo nie było i też było mu trudniej niż w Kamiqu, który przypominam teoretycznie jest bratnim modelem. No ale na przykład nad głową miejsca miał wystarczająco, więc jeśli zmieścił się on, to zmieści się większość z Was. Dobra, także tył mam ogarnięty, wiemy, że bagażnik całkiem ok. Z tyłu na kanapie też do przeżycia, ale to oczywiście przypomnę, zawsze sprawdzamy na sobie. A teraz wskakujemy do przodu. No i powiem od razu, że to był ten moment mojego dużego zaskoczenia na plus. Być może wynikał on z tego, że ja Aroną bardzo dawno nie jeździłem, nawet w niej bardzo dawno nie siedziałem. To jest w ogóle pierwszy test Arony na moim kanale, z tego co pamiętam. I ja chyba w głowie miałem coś takiego, że ten model, no to tak sobie, wsiadam i
To jest oczywiście wersja FR, bo trzeba o tym wspomnieć w tym miejscu, więc to nie jest jakiś goły samochód, jak to bywa w parkach prasowych, ale wsiadłem i pierwsze co to powiedziałem, wow, to jest, znowu nie wiem jak to określać, bo jedni chcą, żeby mówić kompaktowy SUV, miejski SUV, no dla mnie to jest taki po prostu crossover, trochę podniesiony samochód, łatwiej tu wsiąść, łatwiej wysiąść, ale zdecydowanie bliżej mu do takiego właśnie miejskiego crossovera w ogóle, niż do jakiegokolwiek SUV-a. Nazywajmy go crossoverem, chociaż na Kamika mówiłem SUV, a mówiłem tak dlatego, bo nawet tak jest określone na stronie, ale powiedzmy, że to jest crossover i tak jak powiedziałem, w dobrej wersji wyposażenia, ale naprawdę tutaj jest całkiem godnie. Chociaż to się oczywiście nie spodoba każdemu z Was, bo ja sam nie jestem jakimś wielkim fanem i orędownikiem, nazwijmy to, tych niemieckich wnętrz, ale często je lubię, bo się po prostu dobrze w nich czuję i właśnie o to chodzi. Ja się tutaj od razu poczułem, jakbym jechał samochodem przynajmniej o klasę lepszym. Mówię o takim teoretycznym założeniu, a może o tym, czego się możecie spodziewać, wsiadając do tego modelu. Tutaj większość rzeczy jest miękka. Nie wiem, czy do końca dobrze wizualnie pasuje ta srebrna listwa, te czerwone wykończenia, ale na razie mówię o materiałach, o ich jakości i o tym właśnie, jak się tutaj poczułem. Naprawdę, to jest bardzo duże, pierwsze zaskoczenie, takie pierwsze wrażenie po wejściu do tego auta. I wspominam o tym tak długo, bo naprawdę zrobiło to na mnie bardzo dobre wrażenie. Paradoksalnie u Was może być gorzej, bo to pewnie wynikało też z tego, że ja byłem nastawiony na coś dużo gorszego, a teraz być może nastawiam Was na coś, co będzie w Waszym mniemaniu super, wsiądziecie i powiecie, co on gadał. Też zauważyłem często coś takiego, może teraz robię błąd, właśnie tak Was nastawiając, ale mówię o swoich odczuciach. Ja byłem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. Z rzeczy na plus, które muszę podkreślić, zanim przejdę do minusów, to na pewno zegary, jak to w całym koncernie. Dużo możliwości ustawienia konfiguracji, to są oczywiście zegary cyfrowe, więc możemy sobie dopasować to wszystko do siebie. Myślę, że każdy znajdzie coś takiego, co będzie mu po prostu odpowiadało, także to jest super. Bardzo podoba mi się kierownica, ona jest spłaszczona na dole. To jest, przypominam, wersja FR, więc bardzo dobrze wyposażona, ale ta kierownica świetnie leży w dłoniach. Bardzo fajnie czujecie się po zajęciu miejsca kierowcy i złapaniu tej kierownicy. To jest bardzo duży plus, no bo to jest coś, co używamy cały czas. A przynajmniej powinniśmy, mimo że ja cały czas macham rękami, nie wiem w sumie po co. No i też w 100% manualna obsługa klimatyzacji. Czy to od kierowcy mamy tutaj pokrętło, czy od pasażera również mamy pokrętło. No i mamy przyciski, jeśli chcemy sobie zmienić siłę nawiewu, kierunek nawiewu, to wszystko zrobimy tutaj w bardzo prosty sposób. Nie musimy grzebać gdzieś w systemie multimedialnym, o którym za chwilę, więc to są bardzo duże plusy. No a teraz rzeczy, które spodobały mi się mniej. Ręczny, który jest mechaniczny. Co prawda dzięki temu możemy zrobić na przykład takie rzeczy. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. No i oczywiście nie po to kupuje się Aronem, żeby latać bokami, ale to jest coś, co ginie, dlatego o tym wspominam, bo hamulec elektroniczny oczywiście też możecie sobie włączyć na śniegu, ale to działa zupełnie inaczej, nie pobawicie się w ten sposób, więc póki coś takiego jest, no to wspominam, ale na co to się przekłada? Mam samochód, który jest głównie i generalnie do miasta. Mam tutaj automat, więc ma mi być jak najbardziej wygodnie. Co to powoduje? Nie mam tutaj auto hold. I w moim odczuciu to jest dosyć duży minus. Oczywiście dzisiaj nadal wiele samochodów dwie klasy wyżej tego autoholdu potrafi nie mieć, ale jeśli ja kupowałbym samochód do miasta, to autohold przy automacie, bo przy manualu jest trochę inaczej, tak jak na przykład było w Kamiku, więc nawet o tym nie mówiłem, ale przy automacie ten autohold być musi, a tutaj go nie ma. Kolejna rzecz to podłokietnik. To jest oczywiście nieduży samochód, ale on nie ma za dużej możliwości regulacji, przede wszystkim do góry. Ja byłem wczoraj w trasie i nie do końca mogłem się tutaj usadzić, bo po prostu ciężko było mi trzymać ręce. Na przykład zobaczcie, ciężko mi dosięgnąć tak wygodnie do kierownicy od tego podłokietnika, więc mogłoby na pewno być pod tym względem lepiej. No i lecimy dalej, pewnie wiecie gdzie. Oczywiście w to miejsce, czyli system multimedialny. Chociaż tutaj pewna ciekawostka. Ja być może po prostu coraz bardziej do tego systemu w Seatach czy w Cuprach się przyzwyczajam, więc jest mi się tutaj dużo łatwiej odnaleźć, ale na pewno jest ciężej niż w Skodzie. Mówię o swoich odczuciach, to po pierwsze, ale taka znowu dziwna rzecz. Bo ja w Kamiku mówiłem Wam, że to był chyba pierwszy samochód, gdzie nie udało mi się w ogóle sparować z Android Auto. Przez cały okres testu. Próbowałem wszystkiego, nie dało się. Tutaj wsiadłem, zrobiłem to w sekundę. Mamy Android Auto, mamy Apple CarPlay bezprzewodowe, więc super.
I gdybym nie pojechał w ostatnią trasę, to na tym bym zakończył, bo powiedziałbym, że naprawdę na co dzień łączy się to bardzo szybko, bardzo dobrze działa, nie rozłącza się. W skrócie działa dokładnie tak, jak powinno. Przy czym, oczywiście jadąc w trasę, bo jakżeby inaczej, wsiadłem chyba 2 dni temu do samochodu, wszystko się połączyło i samochód nie wydawał z siebie żadnych dźwięków. Co mam konkretnie na myśli? Nie mogłem na przykład słuchać muzyki. Włączałem Spotify'a i nic. Ale żeby też być pewnym, czy to nie jest na przykład kwestia mojego telefonu, włączyłem radio. Przeskakiwałem przez różne stacje, też była kompletna cisza. Wysiadałem z samochodu, zamykałem go, włączałem, sparowałem to wszystko od początku. Nic nie działało. Nie mogłem też dłużej czekać, bo musiałem dojechać do Łodzi, więc pojechałem w trasę. I pierwsze 100 km jechałem w totalnej ciszy. Ciekawe doświadczenie, nie powiem, że polecam. Nie pamiętam już czegoś takiego w swoim wykonaniu. I jadąc sobie i będąc gdzieś z 50 km od Łodzi, nagle wszystko się włączyło. Zaczęła grać muzyka, zaczął działać Spotify, no wszystko zaczęło działać, więc taka przygoda mnie spotkała, więc muszę o tym po prostu wspomnieć, bo nie ma sensu tego ukrywać. Ale poza tym incydentem czy epizodem, przez cały tydzień wszystko działało super. Także dajcie znać, jak to jest u Was. Wspomnę też, bo często pytacie przy takich okazjach, gdzie coś nie działało, jaki to jest telefon. U mnie to jest Samsung Galaxy S22 Ultra, więc dajcie znać, jakie Wy macie doświadczenia i przede wszystkim też pytam o Apple CarPlaya, bo nie miałem tego jak sprawdzić tym razem. Czy też coś takiego się zdarza, czy może wszystko jest u Was ok? Także może trochę podsumowując w tym momencie, materiały całkiem ok, obsługa też bardzo dobra, parę niedociągnięć jest. No ale wspomniałem o trasie, więc przejdźmy w tym momencie do tego, co w sumie w samochodach jest najważniejsze, czyli jak się tym po prostu jeździ. I na co zwracamy głównie uwagę w trasie? Na wyciszenie i na fotele. Jedna z tych rzeczy tutaj jest całkiem ok, a druga troszkę mniej. Tą dobrą rzeczą są fotele. I to znowu jest dla mnie spore zaskoczenie na plus. Przypominam, że to jest wersja FR. Zobaczcie, to są fotele, że tak powiem, skórzano-materiałowe. One są bardzo wygodne. Ja tak jak powiedziałem, dojechałem do Łodzi z powrotem, czyli to jest jakieś 300 km i naprawdę sprawdziły się świetnie. Wysiadłem, może to nie jest jakaś wielka odległość, no ale można już ocenić fotele po takiej trasie. Wysiadłem w pełni zrelaksowany, nic mnie tutaj nie męczyło, nie uwierało. Fotele naprawdę super. Natomiast wyciszenie zdecydowanie gorzej. Wiadomo, że to nie jest samochód dla kogoś, kto kupuje auto, żeby latać po 1000 km w jedną stronę. To jest raczej samochód do miasta i tam tego nie zauważycie, ale w trasie gdzieś od 120, może nawet 110 na godzinę robi się dość głośno. Przy 140 jest naprawdę głośno i to po prostu musicie wziąć pod uwagę, jeśli chcielibyście tym samochodem latać w trasy. Więc albo musicie to zaakceptować, albo po prostu szukać innego modelu, jeśli to jest dla Was w samochodzie najważniejsze, bo latacie dużo w trasę. I jeszcze z wrażeń z trasy. Ja jechałem głównie w nocy, było ciemno, padał śnieg, więc to były słabe warunki, ale światła to są oczywiście LEDy i powiem o nich, że one są ok, ale nie byłem nimi na pewno jakoś super zachwycony. Przy czym jak to LEDy oczywiście nie jest tutaj źle, ale no na pewno jeździłem samochodami, w których pod tym względem było lepiej. Ciężko to jakoś bardziej nazwać, bo coś takiego trzeba po prostu zobaczyć i ciężko to przekazać, no ale staram się jak mogę. Dobra, teraz konkretniej do samej jazdy i do wrażeń zza kierownicy. To jest 1.5, mamy tutaj 150 koni, trochę ponad 8 sekund do setki i to są wartości, które są, może dziwnie to zabrzmi, ale nawet za dobre jak na ten samochód, bo to nie jest samochód do sportowej jazdy, przy czym na trasie po pierwsze przekłada się na to, że jakieś wyprzedzania, jakieś ciężarówki, zero problemu, tym bardziej, że mamy tutaj tryby jazdy. Możemy sobie przełączyć na eko, normal, sport i indywidual, gdzie możemy sobie więcej rzeczy podpasować pod siebie, przy czym no nie jest to chyba samochód, w którym tryby jazdy są jakoś szczególnie wymagane, bo to nie jest samochód do jeżdżenia raz normalnie, raz sportowo, przynajmniej w moim odczuciu. Ale z drugiej strony fajnie, jeśli możemy sobie coś takiego zrobić, bo ja zawsze podkreślam, że jestem za wyborem i ten wybór tutaj mamy. Natomiast co mnie znowu zaskoczyło, ja za takimi samochodami za bardzo nie przepadam. Wiele razy mówiłem to otwarcie i jednym z głównych powodów jest właśnie to, jak się prowadzą. Czyli to bujanie na zakrętach, średnio precyzyjne i tak dalej. A tutaj pod tym względem jest naprawdę całkiem dobrze. Nie będę tego rozwijał i jakoś wdawał się we wchodzenie w zakręty w Seacie Arona, ale skracając, ten samochód po prostu prowadzi się bardzo przyjemnie. I naprawdę, chociaż to jest może takie bardzo ogólne i wyświechtane, przy czym najlepiej oddaje moje odczucia zza kierownicy tego modelu. Ja wsiadając w taki samochód, czy zakładając zakup takiego modelu, nie mam jako pierwsze w głowie, że to będzie auto, które da mi jakąś radość z jazdy. Bo raczej tutaj chodzi o to, żeby było łatwiej wsiąść, łatwiej wysiąść, coś zapakować. Czy łatwiej zapakować dziecko do tyłu, czy się tutaj zmieszczę z tym dzieckiem. To są takie aspekty, gdzie myślę, że rozważa się crossovera, a nie, że lubię samochody, które się fajnie prowadzą, więc kupię sobie Seata Aronę. A okazuje się, że ten model całkiem dobrze łączy te różne rzeczy.
Także jeśli szukacie samochodu, który nie ma być na przykład Toyotą CHR, mającą tą legendarną niezawodność, wygląd, który jednemu podejdzie, drugiemu nie, ale prowadzenie, tylko chcecie, żeby wasze nowe auto to wszystko łączyło, no to Arona jest na pewno modelem, który powinniście sprawdzić. Dodam jeszcze słowo na temat dźwięku, który tutaj mamy. On ma bardzo dużo ustawień, dzięki temu na pewno łatwiej dobrać, że tak powiem, tę barwę, którą lubicie pod siebie, ale tym systemem jakoś zachwycony nie byłem, przy czym pamiętajcie, że ja mam chore wymagania w tym względzie, więc na bank będzie u was inaczej. No i na sam koniec jeszcze słowo na temat wyglądu, bo nie można tutaj tego pominąć. Ja uważam, że mimo, że to jest samochód no, hiszpański, ale w sumie niemiecki, czy przynajmniej z niemieckiego koncernu, to ten samochód jest, jeśli nie chcecie, żebym używał słowa ładny, to ciekawy, taki charakterny. A to może nie jest tak w 100% oczywiste w tej klasie. Mnie się po prostu Arona podoba. Fajne jest też to w tym konkretnym egzemplarzu, że ma dwa kolory, czyli dach jest czarny, ale połączenie świateł, głównie z przodu, bo te z tyłu na pewno mogłyby być lepsze. Mówię głównie o kierunkach, ale przód, ten wzór świateł taki bardzo charakterystyczny dla Seata. To wszystko tutaj moim zdaniem sprawdza się bardzo dobrze. Dajcie znać, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Jeszcze wspomnę, bo właśnie przejechałem po progu. Ten samochód jest zaskakująco sztywny. Czy może ma zaskakująco twarde zawieszenie? Bo możecie mieć takie wyobrażenie, że auto do miasta na pewno będzie miękkie, to nie będzie. No ale też trzeba wspomnieć, mam tutaj 18-calowe koła i to na pewno nie pomaga w dodaniu komfortu. Przy mniejszych kołach będzie lepiej. No dobra, także myślę, że mamy to, a żebyśmy mieli to w całości, to sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje. Cennik roku modelowego 2024, ale jeszcze z produkcji 2023, tak jak prezentowany egzemplarz, startuje z poziomu 83 900 zł za 1.0 TSI o mocy 95 koni i z manualną 5-biegową skrzynią biegów. Mamy tutaj trzy wersje wyposażeniowe, Style, Marina i FR. I jeśli chcielibyście mocniejszy 110-konny silnik już z 6-biegowym manualem, to zapłacić musicie przynajmniej 86 400 zł za wersję Style, a na przykład wersja FR to już 101 400 zł. Z tym mocniejszym silnikiem dostępne jest już DSG i dopłata do niego to około 9000 zł w zależności od wersji. Natomiast jeśli zainteresowani jesteście prezentowanym 1.5 TSI, to mamy tu wariant 150 koni łączony tylko i wyłącznie z 7-biegowym DSG. Co więcej, Arona w tej specyfikacji występuje tylko w najwyższej wersji wyposażeniowej FR i koszt takiego samochodu to przynajmniej 119 700 zł, a egzemplarz, który dziś oglądacie, już doposażony we wszystko to, co powinno być, kosztował około 140 tysięcy złotych. Dodam też, bo może dla kogoś to będzie ważne, Arona nie występuje z napędem na wszystkie koła. No i tutaj znowu, cały czas mając na względzie, jakie mamy dzisiaj ceny samochodów, to ten model, jak na to, co oferuje, jak na przestrzeń, którą oferuje, które jest na pewno mniej niż w Kamiku, ale nadal jest dobrze. Jak na wygląd, jak na ogólne odczucie zza kierownicy tego samochodu, to ta cena wydaje się naprawdę spoko. I ja tak jadę sobie po ulicach, rozglądam się i staram się znaleźć Aronę. I powiem szczerze, że no na przykład teraz, jeżdżę już 40 minut, nie widziałem ani jednej. Ciekawy jestem, z czego to wynika, dajcie znać, jak macie jakieś pomysły, bo to jest naprawdę bardzo dobry samochód. Jak na swoją klasę, podkreślę, to jest bardzo dobry, bardzo udany samochód. Paradoksalnie, chociaż ja zawsze jestem za tym, żeby mocy mieć jak najwięcej, to tutaj nawet nie jest potrzebne 1.5. 1.0, chociaż nie jeździłem w tym modelu, ale jestem pewny po ostatnim teście Kamika, że sprawdziłoby się w 100%. I taki samochód z silnikiem 1.0, jeśli Wam wystarczy, powinien być naprawdę jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert na rynku w tym segmencie. A tych samochodów na ulicach nie ma, albo po prostu nie widzę, może jestem ślepy. Na pewno jestem. Także czekam na Wasze komentarze, jestem ciekawy, co myślicie na ten temat. I może też spróbujmy zrobić coś takiego, bo pod ostatnim testem Kamika pojawiło się wiele takich komentarzy, czemu nazywam ten samochód SUV-em. Dzisiaj bardzo ciężko znaleźć takie konkretne słowa, aby przypasować każdy model do klasy. No to spróbujmy wymyśleć nazwę, którą na przykład na tym kanale będziemy używać dla takich samochodów jak Kamik. Bo skoro to nie jest już crossover, a jeszcze nie jest SUV, no to co to jest? Dajcie jakieś ciekawe propozycje, może po prostu zacznę tej nazwy używać. Może się przyjmie, nie wiadomo. Także czekam na te propozycje, czekam też, abyście ten materiał ocenili. To mi się bardzo przydaje, wiecie jak działa dzisiaj YouTube. Czekam też na Wasze subskrypcje, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to zasubskrybujcie sobie kanał teraz, bo będzie więcej materiałów, będą różne materiały, więc jeśli nie chcecie tego przegapić, klikajcie i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!